Dzień dobry, cześć. Jak wasz Black Friday? Czy ktoś się skusił na jakąś super wyprzedaż? Czy jest na sali ktoś, kto w ogóle kiedykolwiek kupił coś tylko ze względu na promocję? Może podnieść rękę, ja podniosę. No właśnie. A czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, skąd wynika cena kupowanych rzeczy? Dlaczego one są takie drogie? Albo na odwrót, może jest ktoś, kto zastanowił się nad tym, czemu są takie tanie, zwłaszcza podczas wyprzedaży? Właściwie z czego wynika koszt i kto wyprodukował nasze rzeczy, ubrania, które nosimy? Tak, kto i co decyduje o tym, jaka jest ostateczna cena kupowanych przez nas produktów? Dlaczego jak kupiłam płaszcz miesiąc temu za 800 zł, to on dzisiaj kosztuje 400? Ile on ostatecznie jest wart? Czy razem z jego ceną dezaktualizuje się jego jakość, trwałość? Jak w ogóle działa ten rynek? No, modele kupna, sprzedaży i produkcji na rynku coraz bardziej się dezaktualizują. Niezrównoważone wykorzystywanie surowców, wyzysk, nadprodukcja. Dziś już coraz mniej z nas chce przykładać do tego swoją rękę i warto o tym pamiętać. No dobrze, ale czy ja jako jednostka jestem w ogóle w stanie coś zmienić? Czy da się być, a w zasadzie nie być częścią fast fashion? Czy zaangażowany, dociekliwy obywatel tego świata może się modnie ubierać i dobrze się czuć? No na pewno jest mu coraz trudniej w dobie, kiedy zewsząd krzyczą do nas slogany kup 3, zapłać za 2, tańszy produkt gratis, sezonowa obniżka. Naprawdę codziennie padamy przecież ofiarą w wielu miejscach wszystkich tych krzykliwych reklam. Tak, ale z drugiej strony mamy też hasła nie kupuj nic przez cały rok albo zostaw 3 rzeczy w szafie i wyrzuć wszystko. No, minimalizm. Minimalizm szczęśliwie jest i modny i w cenie, tylko jest dość radykalny i czy tak naprawdę w świecie, w którym wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, stać nas na to, żeby dawać sobie takie ograniczenia? I czy to ma szansę stać się takim globalnym trendem, jedynym, który nie mija? No to prawda, że żyjemy w rozpędzonym konsumpcją globalnym świecie, ale też coraz częściej mamy tego świadomość, że za kolorowymi witrynami czai się drugie dno. I kto jest beneficjentem tego systemu, kto korzysta, a kto jest sługą? Myślę, że coraz trudniej jest odwracać wzrok i kupować bez wyrzutów sumienia. Ale alternatywa istnieje. Można to połączyć. Można wydawać dobrze i czuć się mądrze. Wydawać mądrze i czuć się dobrze. Ale w drugą stronę też. Tak, rynek mody też się zmienia, ale na razie widzimy, że świat zalewają kolejne produkty i odbija się to katastrofalnie na naszym środowisku. Standardem teraz jest, że duże sieciówki i domy mody produkują od kilku do kilkunastu kolekcji rocznie i pojawia się pytanie, czy oni są w stanie to sprzedać, a czy my jesteśmy w stanie to użyć i zużyć? Zdecydowanie nie. I tym samym przykładamy rękę do produkcji nadmiaru, a nadmiar się marnuje. Ja podczas mojej pierwszej pracy na studiach w dużej sieciówce byłam wielokrotnie świadkiem sytuacji, gdzie podczas sezonowych inwentaryzacji część kolekcji, która była stara, przeterminowana, ulegała celowemu zdekompletowaniu albo zniszczeniu, tylko po to, żeby można było się jej pozbyć, żeby można było spisać ją na straty i nie trzymać już na magazynie czegoś, co zalega. Ale można też spojrzeć szerzej. Niedawno świat obiegła informacja o tonach, naprawdę tonach spalonej odzieży przez jeden z czołowych koncernów, który pewnie wszyscy znamy. I to wywołało ogromny sprzeciw i wielkie niezadowolenie. Trudno się temu dziwić, ale już taka zmiana pokazuje, że pewne standardy ulegają coraz większej dezaktualizacji i nastąpiły czasy innego klienta, klienta dociekliwego, takiego, który chce wiedzieć więcej. Tak, ja osobiście wierzę, że jesteśmy w oku rewolucji. I musimy mieć świadomość, że jesteśmy też częścią układu, takiego większego układu zależności. Producent będzie musiał zareagować, jeśli my jako klienci będziemy od niego tego wymagać. I pamiętajmy, że wszyscy mamy w tej rewolucji swoją bardzo konkretną rolę, zarówno jako konsumenci, jak i mikro i makro przedsiębiorcy. I to te nasze decyzje, te nasze najmniejsze decyzje będą miały szansę do nas wrócić w postaci standardów w dużych koncernach. Także
coraz też możemy zauważyć, że coraz więcej firm odwraca się od tego modelu jednorazowej mody. Przykładem może być duży dom mody Proenza Schouler, który postanowił wypisać się z tego pędu i zminimalizował ilość swojej kolekcji z 6 do 2, stawiając na to, żeby tworzyć bardziej zrównoważoną modę i żeby ubrania, które produkują, może zostały w szafach klientek troszkę dłużej. No, ucząc ich tym samym zdecydowanej odpowiedzialności za rzeczy, bo tę odpowiedzialność ponosimy wszyscy znów, i konsumenci, i producenci. I ta odpowiedzialność, społeczna odpowiedzialność biznesu, to nie jest już tylko hasło wytrych. To jest bardzo pojemna i bardzo ważna idea, którą marki na całym świecie starają się realizować w sposób właściwy dla siebie i tak naprawdę bardzo, bardzo różny. Everlane, amerykańska sieciówka, ogłosiła, że do końca 2020 roku całkowicie wyeliminuje wszystkie przetworzone materiały z całego łańcucha produkcji. Glossier to marka kosmetyczna, która jest w stałym kontakcie z klientami i na bieżąco daje im możliwość wglądu w skład i wartość kosmetyków, które tworzą przecież z myślą o nich. Stella McCartney ogłosiła całkowite wyeliminowanie materiałów pochodzenia od zwierzęcego. Mara Hoffman, możemy spojrzeć na tę kampanię. Kiedyś byłoby nie do pomyślenia, żeby tego typu zdjęcia reklamowały kampanię modową. Tak, bo my, klienci, wymagamy od firm coraz większej szczerości. To jest po prostu to, czego oczekujemy. No, ale przez to, że producenci pokazują nam szczery obraz, starają się go pokazywać, takiej niezakłamanej rzeczywistości, klientom jest dużo prościej utożsamiać się nie tylko z produktami, które im oferują, ale także podążać za wartością, która firma stara się nieść. I to się dzieje też na polskim rynku, może wciąż jeszcze na mniejszą skalę, ale wciąż Elementy, zaprzyjaźniona marka odzieżowa, od początku swojego istnienia stawia na produkcję lokalną i produkuje tylko takie fasony, które się nie dezaktualizują, czyli takie ponadczasowe. Jest też nowa marka na rynku, Nago, również polska, miała premierę jesienią tego roku i oni też stawiają na naturalne włókna, na takie materiały i formy, które też mają szansę zostać z nami odrobinę dłużej. Czy więc można połączyć odpowiedzialność w biznesie z jakąś etyką? No, wierzymy, że się da. My prowadzimy już 4. rok naszą markę Balagan. I no myślę, że mogę powiedzieć szczerze, że się dobrze rozwijamy. Produkujemy coraz więcej, pomnażamy swój kapitał, zatrudniamy coraz więcej ludzi, utrzymujemy naszych kontrahentów. A robimy to w oparciu o taki dość wyjątkowy model, który powstał, który wymyśliliśmy razem z właśnie tą wspomnianą wcześniej zaprzyjaźnioną marką Elementy, zawiązując Collective Transparent Shopping. I działamy w oparciu o 3 filary. Pierwszy filar to transparentność produkcji, to znaczy mówimy o tym, gdzie powstają nasze rzeczy, robimy to lokalnie w Polsce i na terenie Europy. Drugi filar to transparentność ceny, to znaczy pokazujemy naszym klientom, z czego wynika ostateczna cena naszych produktów. Pod każdym produktem na naszej stronie internetowej można znaleźć diagram, na którym widać składowe części ostatecznej ceny. Jest to materiały i praca, marża, oczywiście podatki, no i ostatnie 2% tej ceny to są inicjatywy społeczne, ostatni filar naszej ostatni filar i jest to po prostu 2% przekazywane na wybrane przez naszego klienta inicjatywy. I ktoś może powiedzieć, albo może się wydawać, że ta transparentność to jest coś, co nas ogranicza, ale z naszej perspektywy, z naszego doświadczenia, to jest coś, co uwalnia, to jest coś, co Wyzwala, ponieważ pomaga nam być dużo bardziej fair i dzięki temu, że nasi klienci widzą dokładnie podział kosztów, to wiedzą, za co płacą i wiedzą, na co idą ich pieniądze. Poza tym widać dzięki temu, że ceny zaprojektowane w Balaganie nie są przypadkowe. Wiadomo, jaka część wpływa na wybór porządnych materiałów, które mają szansę zapewnić trwałość naszym produktom. Widać, jaka część z tego odpowiada za wybór lokalnych manufaktur. A przecież wspieranie lokalnych i rodzimych manufaktur wpływa na to, że wszystkie te profity wracają do nas później w postaci lepszych szkół, lepszych dróg i innych profitów społeczności. Owszem, pewnie mogłybyśmy przenieść outsourcowo produkcję na przykład do Chin i pewnie byłoby taniej, ale wtedy w cenie naszego produktu, która na tle innych marek z tego samego segmentu nie jest wygórowana, nie wracałaby ta wartość zwrotna w postaci sukcesu małych, rodzinnych i lokalnych manufaktur.
tylko mamy jeszcze zagadnienie, jak produkować rzeczy w świecie tak naprawdę zalanym produktami, jak produkować w tej nadprodukcji, jak robić to mądrze, jak robić to w zrównoważony sposób, co to w ogóle znaczy, czy to znaczy jedna kolekcja rocznie, czy to znaczy jakieś limitowane ilości. No pewnie jest sporo tych odpowiedzi. Nasz sposób to kupować, projektować i sprzedawać ponadczasowe, uniwersalne wzory. Rzeczy z dobrej jakości materiałów. No i takie, które nie ulegają tym trendom, które mogą zostać z nami na dłużej. Przykładem może być nasz flagowy model buta, przepraszam, flagowy model buta Opera, który jest z nami w zasadzie od początku i cały czas się bardzo dobrze sprzedaje, tak? Czyli od tych kilku lat. Więc generalnie zasada, jaką staramy się przekazać naszym klientom przy okazji tych zakupów, jest taka, że lepiej dla nas, dla was, dla całego świata jest kupienie jednej, może trochę droższej rzeczy, która wystarczy nam na kilka lat, niż kupowanie kilku, kilkunastu w roku. No to jest bardzo dobra zasada i oby przyświecała nam wszystkim, ale przecież każdy popełnia błędy. I co jeśli mimo tego, że kupię sobie jedną dobrą parę butów z nadzieją, że wytrwa ze mną przez lata, to później ulegnę wyprzedaży, przecenie i kupię sobie cokolwiek. I taka wizja na pewno nie tylko mnie zniechęca przed podejmowaniem kroków takich trwalszych. Tak, no oczywiście nikt z nas nie lubi porażek, ale stawiajmy sobie racjonalne cele. Myślę, że lepsze jest pełne zaangażowania 40% i metoda małych kroków niż 100% w poczuciu dyskomfortu i jakiegoś bólu. Więc jeśli nie możemy się oprzeć, to podczas tej wyprzedaży kupmy sobie właśnie coś, co będzie z nami na dłużej, będzie lepszej jakości, etc., etc. My wiemy z naszego doświadczenia, że trudno jest działać zero-jedynkowo i że łatwo też przez te potknięcia się zniechęcić, ale no myślę, że dla mnie jako człowieka i też dla nas jako firmy najważniejsza jest idea balansu i balansu pomiędzy tymi wszystkimi ideami, a tym, jak się poruszać na tym rynku. Przepraszam. Balans jest częścią ważnej zmiany, którą obserwujemy przecież codziennie i zmienia się model klienta, zmieniają się nasze praktyki zakupowe i ludzie, którym jest to bliskie, starają się szukać takich marek i takich rozwiązań, które starają się też to wdrażać. Więc pytajmy i szukajmy, wyznaczajmy ten kierunek codziennie w drobnych zakupach, bo to nie muszą być tylko zakupy odzieżowe. Starajmy się wnikać w to, skąd producenci biorą swoje materiały, co wpływa na zaprojektowaną przez nich cenę. I próbujmy kupować od takich, którzy łączą tę dobrą praktykę z etyką, nawet jeśli to są dopiero małe kroki i dopiero początek tej drogi. I przede wszystkim traktujmy z szacunkiem rzeczy, które już mamy, bo to w końcu są nasze pieniądze wydane i zarobione. Więc starajmy się naprawiać to, co przy odrobinie troski może służyć nam dłużej. Może kupujmy mniej, a lepiej, więc wybierajmy tylko to, co naprawdę jest nam potrzebne, albo kupujmy rzeczy używane. Starajmy się wspierać takich przedsiębiorców, którzy robią to fair, a szczęśliwie jest ich coraz więcej. Tak, dlaczego mówimy też o naszej konkurencji? Bo wierzymy, że ten rynek jest pojemny. I oczywiście zależy, myślę, że każdemu biznesowi ostatecznie zależy na tym, żeby odnieść sukces komercyjny, ale zatrzymajmy się i nie róbmy tego za wszelką cenę. Wierzymy, że jeśli więcej z nas, więcej firm i więcej klientów będzie działać w zrównoważony sposób, to jesteśmy w stanie oglądać tą zmianę już bardzo niedługo i że też to powtórzę, to co jest w tej chwili czymś wyjątkowym ma szansę stać się standardem. No, wierzmy w małe kroki, tutaj się wyświetla wcześniej piękny napis, żeby zacząć od siebie. Więc zacznijmy od siebie, róbmy małe kroki, bo każdy mały krok każdego z nas to jedna duża, większa zmiana. Dziękujemy. Dziękujemy.